Co dzisiaj zrobiłeś? Byłem na ośmiu spotkaniach. Byłem na ośmiu spotkaniach. I co z tego wynika? No nic. <gry> tak. Witajcie. W dzisiejszym odcinku Firmy z głową porozmawiamy o tym, dlaczego część spotkań firmowych budzi niechęć, dlaczego wydają się bez sensu, dlaczego pracownicy ich unikają i zastanowimy się, jak organizować spotkania, żeby były sensowne, skuteczne, efektywne, co robić, żeby o to zadbać i co robić, żeby firmy nie marnowały pieniędzy? Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka firmy z głową, a moim gościem będzie Adrian Janik. Firma z głową. Podcast o biznesie, psychologii i rozwoju. Cześć Adrian. Cześć Rafał. To powiedz, jak to jest z tymi spotkaniami? Jaki znasz najlepszy dowcip, albo najlepsze hasło o spotkaniach firmowych? <grym> chyba naszym ulubionym, <grym> naszym wspólnym ulubionym hasłem jest, że nie róbcie spotkań, które mogą być mailem, prawda? <grym> A całkiem sporo jest właśnie takich spotkań <grym> tak, chyba. Ni niestety, nie. niestety jest ich całkiem sporo i e, myślę, że one robią taką e, złą renomę spotkaniom Aha. samym w sobie. Też spotykam się z takim określeniem spotkanioza w organizacjach, czyli takim trybem funkcjonowania ludzi w organizacji, szczególnie menadżerów, myślę. Którzy mają poczucie, że cała ich praca, 8 godzin w ciągu dnia, to jest po prostu bieganie z jednego spotkania na drugie. I to jeszcze daj Boże, to jest bieganie, czyli jest to w firmie na miejscu i mają chociaż w przebiegu, moment, że przebiegają koło toalety, mogą z niej skorzystać. Gorzej, jeśli to są spotkania online, więc się tylko przełączają na komputerze z tak, jednego na tak. drugie i wtedy no, już chyba tylko cewnikowanie pozostaje. To mnie strasznie fascynuje, jak, jak, jak czasem pracuję z ludźmi i oni mówią, że mają 8 spotkań w ciągu dnia albo 10 spotkań w ciągu dnia i nie mają żadnego marginesu hmm. pomiędzy tymi spotkaniami. To hmm. znaczy, jedno się kończy, drugie się zaczyna w kalendarzu, są prawie na, za, na zakładkę. Ja się wtedy zastanawiam właśnie, kiedy oni sikają, kiedy odpoczywają, kiedy robią sobie jakąś notatkę o tym spotkaniu, kiedy w ogóle, wiesz, co pamiętają z, na, na szóstym spotkaniu z tego pierwszego i tak dalej, i tak dalej. I na ile wydajni są w ogóle na piątym bądź szóstym spotkaniu i na ile są w stanie cokolwiek wnosić, a, a na ile pozostają tylko takimi duchami na spotkaniu, i tu znowu spotkania online dają tą fantastyczną możliwość, że można wyłączyć mikrofon, wyłączyć kamerę i tak naprawdę teoretycznie być na spotkaniu, jeść kanapkę i teoretycznie być na spotkaniu, a w praktyce tak naprawdę ani z niego nie czerpać, ani na nim nic nie wnosić. Tak, tego, tego jest sporo i bardzo często spotykam się z tym, że klienci mówią o tym, że pracownicy unikają spotkań, marudzą, kiedy muszą na nie mhm. przyjść, albo właśnie włączają się do spotkania, a tak naprawdę w tle robią coś. Pełnie innego. I myślę sobie, że jest mnóstwo powodów i przyczyn, tak dookoła spotkań, które sprawiają, że te spotkania yy, no, są w jakiś sposób dysfunkcyjne, że no, nie działają tak, jak działać mm. powinny. No właśnie, to, 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 to może już bez znęcania się, albo będziemy się znęcali między no. wierszami jeszcze nad, <laughs> nad tymi spotkaniami i, 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 i firmami, które, które właśnie w taki sposób je organizują. Ale co zrobić, żeby zadbać o to, żeby ludzie przychodzili na spotkanie i wiedzieli, że to jest dobrze, dobrze jakoś nie wiem, wykorzystany czas, mm. ich czas pracy, życia. Mm. No to, to zacznę od tego, że to odpowiedź nie jest prosta, bo inaczej odpowiedź jest tak złożona jak sam problem. <śmum> problem jest złożony. Problem jest prosty. Spotyka się 4, 5, 8, 10 osób. Oj. To wydaje się być proste, a być może ważnym takim głosem na początku naszej rozmowy będzie to, że tego się nie da zrobić w jeden dzień. W sensie, że to taki efekt, o którym Zadbać mówisz... o dobre spotkanie. Bardziej o to, żeby ludzie przychodzili na nie z jakąś hmm. ochotą hmm. i poczuciem, że to jest dobrze spożytkowany czas, że to jest pewien proces, do którego warto dążyć, a, ale to się nie wydarzy w jeden dzień, hmm. jakąś jedną zmianą i nie ma... Prostego typu na to, mhm. ale jest dużo e, drobnych rzeczy, o których można zadbać, które docelowo taki efekt mogą przynieść. E, I całkiem nawet sprawnie można to uzyskać w ciągu kilku dni, tygodni, myślę. E, Okej, okay, czyli to jest do zrobienia? Jest to, jest, oczywiście, to, jest, to jest jest ważne. To, nie? Jest to do zrobienia. Mam możemy, takie możemy, możemy tak zorganizować pracę naszych ludzi, nawet jeśli są niezbędne do tego spotkania a żeby one były sensowne, tak, po prostu. Tak. I myślę, że tu sięgnąłbym takiego klasycznego trójpodziału, czyli są pewne rzeczy, które warto zrobić przed mhm. spotkaniem, jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić na spotkaniu, które sprawią, że to spotkanie mhm. będzie bardziej sensowne z perspektywy uczestników. No i są rzeczy, które, o których myślę, najczęściej chyba organizacje zapominają, które warto zrobić po spotkaniu, a które mogą sprawić, że każde kolejne spotkanie będzie jeszcze bardziej efektywne, jeszcze bardziej wartościowe dla samych uczestników tego spotkania. Okej, okay, to powymieniajmy się tymi A? tipami, które, o które warto za, czy rzeczami, o które mm -hmm. warto zadbać przed spotkaniem. Raz, ty, raz, ja. No dobra, to ja bym powiedział, że. <grym> Kto wygra. Pie pierwsza <grym> rzecz, no podoba mi się. Podoba mi się. To pierwsza rzecz, jak tak z, z grubej rury strzela. Bardzo często od uczestników yy, moich szkoleń słyszę, że biegają. Ta spotkania jest yy, związana z takim poczuciem ich, że siedzą na spotkaniu, na którym totalnie nie powinno ich być. W sensie, że Aha. nie są osobami, które powinny być na tym spotkaniu, Przecież... ale dostali zaproszenie. I pojawiają się, bo nie wiedzą, czy, mhm. czy są, czy nie są potrzebni. I ja bym powiedział, że pierwszy taki tip to jest to, żeby osoba organizująca spotkanie mocno przemyślała i zastanowiła się, kto jest relatywnie tą naprawdę niezbędną osobą do mhm. tego, żeby uczestniczyć w tym spotkaniu, a kto jest potencjalnie zbędny i komu wystarczy tylko podsumowanie tego spotkania, mhm. przesłać mailem. Mhm. I, I tutaj dobór grupy na spotkanie. Uznałbym za jakiś. Precyzyjny krok. dobór grupy. Tak. Ja tutaj bym to do, dołożył do tego do twojego elementu jeszcze to, że być może wprowadzenie w firmie takiej wyceny wiesz, uczestniczenia na spotkaniu Oj. danego człowieka, i wtedy wiesz, każdy, kto organizuje spotkanie, zjada potencjalny budżet wiesz, kosztów spotkania, albo po prostu buduje właśnie tą pulę kosztów związanych ze spotkaniami, i wtedy być może ludzie by się zastanawiali, nie? czy jak za, za ja zapraszam Kowalskiego, to, to czy ja dobrze wydaje. Te pieniądze, czyli kto ma być tak. na spotkaniu, to jest pierwsza rzecz. A myślę, Druga... że taka, ja dorzucę, że myślę, że taka analiza, nawet gdyby tak wirtualnie tylko wyliczać koszt takich spotkań, kiedy ściągamy kogoś na z zarządu firmy, gdzie jego godzina pracy jest bardzo kosztowna, no, to wiesz, to nie, albo specjalistów, To, to może, to może specjalistów. rodzić tą trudność, że trzeba by było ujawniać kwestie finansowe, ale można zrobić taki, wiesz, wirtualny budżet, tak. czyli na, nie wiem, osobogodzinę po prostu tak, przyjąć tak, jakąś tak, tam tak. stawkę, nawet żetonową, nie? I no, będziesz widział, że tak Dajemy. nawet wyliczając, to byłoby brutalne bardzo. Zderzenie z rzeczywistością, jak kosztownym czasem są spotkania, które, a szczególnie te spotkania, które mogłyby być mailem, który jest prawie zero-kosztowy, prawda? Tak. No. Po co się ludzie spotykają? Ja mam takie wrażenie, hmm. że ludzie nie mają pojęcia, to znaczy po co w ogóle jest to spotkanie, w takim rozumieniu, że temat jest czasem nakreślony, ale hmm. on jest taki ogólny i nieprecyzyjny. Czyli ja bym bardzo zachęcał i ten drugi tip, żeby zadawać. E, e, pytania mhm. e, takie problemowe, nie? spotykamy się, żeby znaleźć rozwiązanie na takie i takie pytanie. Mhm. Ciach. Nie? Że, i, I ludzie wtedy wiedzą, ok, szukamy odpowiedzi na jakieś pytania na tym spotkaniu, albo rozwiązujemy jakiś problem. Czyli wiem, jak wchodzę na to, mhm. e, o czym będzie i co, co ja mogę wnieść, co ja mogę ze swojej perspektywy podrzucić w, te, w, w kontekście tego pytania. To ja tutaj dorzucę jeszcze do tego, co powiedziałeś, taki tip związany z, myślę, dobrą praktyką przesyłania wraz z zaproszeniem nie tylko blokowania komuś w kalendarzu mhm. czasu na spotkanie, takiego space'u w kalendarzu. Ale dorzucałbym, że w agendzie, żeby znaczy dosyłać w zaproszeniu agendę tego spotkania. Czyli to już jest trzecia rzecz. Tak, to mhm. była trzecia rzecz, która jest trochę związana z tym twoim pomysłem, żeby ten cel wskazywać, bo w takiej agendzie warto napisać właśnie po co to spotkanie, ile ono będzie trwało, jaki będzie jego przebieg. Mhm. I tutaj do, do tego jeszcze bym dołożył, czasami potrzebuję, żeby ludzie przy, przychodząc na spotkanie przyszli w jakiś sposób przygotowani. I nie mam na myśli tylko takiego przygotowania, nie wiem, wygenerowania jakiegoś raportu, zestawienia tabelek w Excelu, mhm. ale mam na myśli też to, to, że czasami spotkanie jest po to, żeby ugryźć jakiś problem firmowy. I pisząc o tym, że celem jest to, żeby zająć się problemem takim i takim, warto też napisać: Słuchajcie, pomyślcie, czy macie jakieś. Pomysły, z czego ten problem wynika, jakie mogą być rozwiązania, z przygotowaniem, nie wiem, trzech, czterech, pięciu pytań, na, na które warto, żeby ludzie pomyśleli jeszcze przed spotkaniem. No mhm. bo to usprawnia ten czas na spotkaniu, wtedy można e, w pewien sposób skondensować, skrócić, zmniejszyć e, te, tak, te czasy tak osobogodziny spędzone na, na, na spotkaniu. No tak, rzek. ale to się to bardzo wiąże z tym, z tym pierwszym, nie? czyli jeśli mhm. zastanawiam się, kto ma przyjść, wiem, mhm. po co ma przyjść, to mogę mu też powiedzieć, co ma przygotować, mhm. żeby on na spotkanie nie był. Był zeskakiwany, nie wiem, jakimiś pytaniami, tak. oczekiwaniami, i tak dalej, i tak dalej. Ok, to już mamy, mamy cztery rzeczy. Ja bym jeszcze yy, powiedział o takiej jednej, bo w, wspomniałeś o, o czasówce mhm. a, w takim znaczeniu, że określamy czas spotkania od do, żeby no właśnie nie, nie przepalać za dużo. A w wielu firmach jest taka tendencja, żeby ustawiać spotkania, nie wiem, godzinne, ale mhm. przecież można je skrócić do 45 minut, do 30 minut, nawet do mhm. 15 minut. I, i, i można precyzyjnie określać, że tak, ta, taki rodzaj spotkania, ta, taki, yy, taka rzecz, to wystarczy nam tylko tyle, tyle czasu i już. I robić takie bardzo punktowe, króciutkie spotkanie I już. Tak, ale to, to myślę jest trochę szerszy temat, bo z, z, zwróć uwagę, że to wymaga już zmiany na poziomie trochę kultury organizacji, czyli jak my jako organizacja umawiamy się, że podchodzimy do tematu dbania o czas i o ramy czasowe spotkań. Bo mam takie doświadczenia z pracy z organizacjami, gdzie nawet ja jako gość z zewnątrz przyjeżdżam do organizacji jako trener, żeby skonsultować, porozmawiać o organizacji <trony> szkolenia. No i zakładamy, że na spotkanie takie potrzebujemy godzinę, żeby porozmawiać sobie z jakimś, nie wiem, z HR-em na przykład. No <trony> i przyjeżdżam na spotkanie, no i już na wstępie jest, mamy poślizg, ponieważ ja czekam na to spotkanie z HR-em. HR jest przed, przed spotkaniem ze mną na innym spotkaniu wewnętrznym. No i e, tam to spotkanie się przeciągnęło, więc e, państwo z HR-u wpadają już spóźnieni 15 minut, e, po czym informują mm. mnie, że potrzebują jeszcze 5 minut, bo muszą sobie jakąś kawę zrobić, bo oczywiście to jest ten mhm. mechanizm, o którym mówiliście, że spotkania są robione na styk. Prawie na zakładkę. Samą, tak. na zakładkę. Więc proszę mnie jeszcze o dodatkowe 5 minut cierpliwości, bo muszą wyskoczyć do toalety, zrobić sobie kawę, więc już mamy 20 minut spóźnienia. Ja potrzebuję godzinę, żeby z nimi porozmawiać. Więc e, jeśli kolejne spotkanie po moim mieli zaplanowane punktualnie, zaraz po zakończeniu mojego, to już wiem, że oni na kolejne spotkanie też się spóźnią. Ewentualnie ja muszę mhm. zrobić e, na tym spotkaniu coś, żeby nadrobić ten czas, a jednocześnie uzyskać efekt, na który mi zależy. No i e, to pokazuje, że w tej organizacji być może jest jakaś taka kultura, e, która przyzwala na to, żeby przeciągać spotkania. Mhm. I takim czynnikiem, który mógłby to zmienić, no jest to, żeby właśnie umówić się w organizacji, czyli trochę na poziomie całej organizacji ustalić pewne zasady, że jeśli przewidujemy sztywne ramy, tego, że spotkanie trwa godzinę, no to ono się po godzinie kończy. I zmiana, taka zmiana, to Oła, to jest... Wow, to może boleć. Oj, na początku strasznie <laughs> bolesne. Strasznie bolesne, kiedy nagle w połowie zdania ktoś informuje, czas tak, naszego spotkania czas upłynął, nie mamy żadnego podsumowania, tak. nie mamy żadnych wniosków, jesteśmy w połowie rozgrzebanej roboty na tym spotkaniu. Na początku bardzo boli. Dlatego mówiłem, że ten mechanizm e, zmiany, o który pytałeś na samym początku, jak to zrobić, żeby ludzie przychodzili Aha. na spotkania w poczuciu, że one mają sens, e, on nie zadzieje się z dnia na dzień, no bo na początku... Do tego się trzeba przyzwyczaić. Ludzie muszą się przyzwyczaić, że spotkanie Aha. trwa godzinę, po godzinie ono się urywa i niestety na początku boli, ale jak wytrzymamy ten początkowy etap, kiedy boi, to trochę jak z treningiem, jak z ćwiczeniem. Jak zaczynamy ćwiczyć, to szybko przychodzi moment zakwasów, bólu w nogach, w rękach i z dużego zniechęcenia. A jednocześnie, jeśli go wytrzymamy, jeśli będziemy oczywiście z jakimś szacunkiem do na naszego ciała dalej trenować, to, ten, to te, te zakwasy mijają, a my zaczynamy odczuwać coraz lepsze efekty tego. Aha. I zaczynamy już Tak, Ja miałem, miałem ostatnio, ostatnio bo, bo my trochę mam wrażenie, jesteśmy i przed, bo ty mówisz o tym, żeby się na to umówić, tak, ale też tak, jednocześnie tak. jesteśmy w trakcie, czyli żeby tego czasu pilnować. Ale to jeszcze zostawiając, w wprzed, że ja, ja miałem ostatnio taką obserwację w mm. y, firmie, w której ludzie umówili się na, na, na właśnie na te sloty czasowe i błyskawicznie się do nich dostosowali, tak. dając sobie znać o tym, że czas Ci się kończy, nie? Tak. czas spotkania się kończy, przewidziany na to moment y, się kończy, tak. y, ale to za chwilę jeszcze w tym, co, co można robić jakby w trakcie, mm. ale warto jakby tutaj ten, o, 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 o ten element y, myślę bardzo zadbać. Ja, ja bym dorzucił jeszcze jeden element, taki w, w, w kontekście kultury organizacji, żeby umawiać się na to przed spotkaniami, właśnie hmm. kiedy jesteśmy zapraszani na różne, żeby ludzie mieli prawo powiedzieć: Nie będę brał w nim udziału, hmm. bo nie widzę po co mam w nim brać udział. I tyle. Hmm. I oczywiście to będzie zmuszało osobę zapraszającą czy organizującą do tego, żeby uzasadnić. I to na początku też może boleć. Tak, bo będzie wymagało a dodatkowego uzasadnienia, też będzie wymagało przesyłania takiej agendy, przesyłania jasnego mhm. celu na spotkanie. No i B, może boleć, bo nagle z grupy, którą wyselekcjonowałem i uznałem, że jest istotna i warto, żeby wzięła udział w tym spotkaniu, połowa osób na przykład odmawia mi udział. Tylko, jak zostajesz sam. No, no najgorzej, że <grym> zostajesz sam. To podzielę się z tą taką ciekawostką. Jest taka formuła organizacji konferencji, takich spotkań dużych grup, nazywa się Open, formuła open Space. I w tej formule jest takie prawo, które wiem, że część organizacji wdrożyła u siebie jako prawo dotyczące spotkań. Mhm. Nazywa się prawem dwóch nóg. I to prawo mówi wprost: że jeśli w trakcie jakiegokolwiek spotkania masz poczucie, że e, ty nic nie wnosisz na to spotkanie, nie dostarczasz żadnej wartości temu spotkaniu, ale też ty z niego nic nie czerpiesz, czyli że nie zachodzi żaden transfer w żadną ze stron, to masz dwie nogi, użyj ich, Idź gdzieś, zajmij się czymś, co będzie tą wartość tobie bądź organizacji dostarczało. To ja wychodzę. Tak, i znam takie organizacje, tylko tutaj bardzo ważna rzecz, taką, dodam taki komentarz z gwiazdką. Że warto, żeby wcześniej organizacja się na to jasno jasne, mówiła, bo to może wywoływać Aha. dużą konsternację i dużo konfliktów, jeśli nagle ktoś po prostu się powie, spotkanie rozłączy. Warto, żeby ludzie po prostu mieli świadomość, że takie prawo funkcjonuje i to nigdy nie, 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 nie wygląda tak, że ludzie po prostu nagle znikają mnie. Mhm. Wstają, wychodzą albo się rozłączają na spotkaniu online. Najczęściej mówią, że słuchajcie, to ja już tyle, ja już nie jestem tu potrzebny. Okay. Dzięki. Do zobaczenia następnym razem i się rozłączają. A spotkanie na przykład trwa dalej, ponieważ pozostałe na tym spotkaniu osoby są dalej są zainteresowane i czerpią z niego wartość. Yeah, yes. I to Czyli... pozwala znowu ten, ten budżet ograniczyć, ale znowu wiąże się z pewnym kontraktem zawartym wcześniej w organizacji jako w organizacji do, do, dokładnie e, bo jeśli są bez sensu spotkania jeśli, hmm. są bez, jeśli w firmie funkcjonują spotkania które są bez sensu to ja bym postawił jakieś pieniądze na to, że jest na to przyzwolenie, hmm. że taką mamy kulturę, tak się będziemy spotykali, że to zapełnia ludziom czas hmm. pracy i z jakiegoś powodu jest to no, przynajmniej dla nich funkcjonalne, chociaż dla samej organizacji, dla efektywności, dla skuteczności, nie jest. I tyle. No, być może jest. Yy, nie ma pomysłu, jak to zrobić inaczej. Być może brakuje miejsca no, na to, żeby ktoś to skonfrontował i powiedział, że kurczę, no, nie podobają mi się te spotkania, bo one tak. nie mają wartości tak. dla mnie. Tak. Dobra. A, a to, to, Adrian, to, to, to jest to przed. Aha. Tak. A co w trakcie spotkania? O, Chyba, że masz jeszcze coś. Tak... Wiesz co, nie, tak płynnie bym przeszedł, bo, bo z, zobacz, że porozmawialiśmy trochę o tym kontrakcie na poziomie całej organizacji, nie? Czyli jakimś, jakichś zasadach dotyczących spotkań, organizacji spotkań w ogóle. E, a teraz już, kiedy zaczynamy spotkanie, kiedy się zbieramy i wiemy, że w tej grupie będziemy się dosyć regularnie spotykać, że to nie jest jednorazowe spotkanie, takie ad hoc, zwołane, zajęcie się jednorazowo jakimś problemem, tylko będzie to jednak cykliczne spotkanie. No to ja bym bardzo mocno rekomendował, żeby ta grupa, która się spotyka w ramach tej, 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 tych spotkań cyklicznych, również na coś się ze sobą umówiła. Umówiła się na jakieś zasady funkcjonowania. Umówiłaś się na to, co, na co sobie pozwalamy, a na co nie pozwalamy podczas tego spotkania, i tutaj mogą to być różne rzeczy na takim kontrakcie. Począwszy... Czyli na przykład, na przykład ten czas, o którym mówimy, tak, tak że tak. nie wiem, najpierw jest wstęp 10 minut, później każdy ma tam kilka minut na przedstawienie swojego hmm. stanowiska, czy zadanie pytań, jakkolwiek hmm. czy jest jakaś formuła, agenda, struktura tego, tak. tego spotkania, że tak są jakieś zasady dotyczące samej komunikacji. Hmm. W trakcie. Mhm. I tutaj podrzucę, że też miałem ostatnio taką ciekawą historię, że na spotkaniu, którym moderowałem właściwie spotkanie zarządu jednej firmy, i na tym spotkaniu również. Podrzuciłem taki pomysł, żeby zacząć od kontraktu, ustalić jakiś kontrakt. Zapytałem, czy kiedyś ustalali jakiś kontrakt, no bo to skoro to zarząd firmy, taki level manager, tych top managerów organizacji, zakładałem, że no oni regularnie się spotykają, więc pewnie jakiś kontrakt mogą mieć. No i zaskoczyło mnie bardzo, że okazało się, że takiego kontraktu no, nigdy nie spisali. Znaczy, że mają jakieś zasady, funkcjonują. Te zasady są w, jakimś, w jakiś sposób w domyśle, ale nigdy o nich otwarcie nie porozmawiali. No i kiedy zaproponowano, no to kurczę, no to spiszmy to, jakie zasady u Was funkcjonują. No to się okazało, że pojawiają się różnice w ich rozumieniu czy interpretacji. Na przykład to. Yy, dotyczące punktualności pojawiania się. Czy pięć minut później na to spotkanie to jest dopuszczalne, czy niedopuszczalne? Dla niektórych niedopuszczalne, dla mm -hmm. innych dopuszczalne. Mm -hmm. Albo kwestia korzystania z yy, laptopa, czy telefonu w trakcie spotkania. Jeśli coś pilnego mnie wzywa, to czy ja mam prawo odebrać, odpisać na jakiegoś maila w telefonie, czy nie powinienem? I Aha. tu również się pojawiały yy, yy, różnice, więc to, że ludzie ze sobą nawet już od dłuższego czasu w jakiejś grupie współpracują, ale nigdy nie porozmawiali o tych zasadach, to nie znaczy, że te zasady są jasne Czy... dla wszystkich czytelne. Więc... Czyli punkt, punkt pierwszy, jeśli mamy, mhm. można na, na to spojrzeć z dwóch poziomów: organizacyjnego, ale też tej grupy, która się w danym momencie spotyka, mhm. to ustalenie jakichś zasad prowadzenia spotkań. Tak. I możemy się to, na to generalnie w firmie umówić, czyli na przykład powiedzieć, nie będę brał udziału w spotkaniu, mhm. jeśli nie wiem, po co tam mam być. Ale można też na samym, w samej grupie ustalić, ok. Robimy taką zasadę, że jest, każdy ma 5 minut na, na, na wypowiedź i pilnujemy tak. czasu. Jeśli się 5 minut spóźnisz, to być może Twój czas akurat minie. I nawet w takiej grupie możemy się umówić nawet na tą zasadę dwóch nóg. Czyli w, jeśli masz poczucie, że już ty nie potrzebujesz dłużej tu być mhm. i, i to już jest tylko dla ciebie. to, to, jest, strata... to jest dynamiczne, bo to, to grupa decyduje tak, o tym, co tak, jest tak, jej tak, potrzebne tak. i też się będzie kalibrować. Czasem przydaje się ktoś rzeczywiście z boku, kto. Podpowie. Nie? Słuchajcie, robicie coś takiego. Hmm? Czy wam to służy, czy wam to nie, nie, nie służy? Co jeszcze ma znaczenie, Twoim zdaniem, w trakcie takiego spotkania? Wiesz co, myślę sobie, że znowu trochę zahaczę o, jak rozmawialiśmy o tym czasie i o tym, żeby uczyć się tego trzymania tych ram czasowych. Mhm. To nawet jak sobie ustalimy ten kontrakt, to, to jeszcze nie gwarantuje nam tego, że wszyscy będziemy tego kontraktu przestrzegać. Na przykład, właśnie będziemy trzymać ramy czasowe, będziemy się pilnować, jeśli chodzi o przebieg agendy, spotkania, czyli mhm. tego czasu na wystąpienie, na zadawanie pytań. Będą pojawiały się jakieś momenty dyskusji, czasami będą się pojawiały wątki, które są niezwiązane z tym spotkaniem, ale również ważne hmm. i warto byłoby się nimi zająć. Więc przynajmniej na początku myślę, że bardzo istotne jest, na początku funkcjonowania takiej grupy, która się regularnie spotyka, bardzo istotne jest to, żeby określić pewne role w tej grupie. I myślę, że są takie trzy, cztery role szczególnie kluczowe na początku. Tak, bo trochę w domyśle powiedzieliśmy, że ktoś organizuje spotkanie tak, tak? Tak. I, no. i ktoś za to odpowiada, ale to, to nie jest takie oczywiste. Nie jest to oczywiste. No i tutaj warto wskazać, że pierwszą taką rolą jest moderator takiego spotkania, czyli ten, który organizuje i dba o jego przebieg, o to przechodzenie, od, od kroku do kroku agendy tego spotkania. Mhm. I to jest jakby pierwsza rola istotna i ważna. I y, w tej roli bardzo często skupia się bardzo wiele. Y, różnych obowiązków i zadań. Ja bym tę część z nich jednak wydzielał, na, przynajmniej na początku, do innych osób. Bo mhm. oczywiście można w jednej osobie skupić wiele ról, ale przynajmniej na początku łatwiej będzie, jeśli to, to rozdzielimy pomiędzy pozostałych członków grupy. I myślę sobie, że fajnie, jeśli w grupie jest ktoś, kto pilnuje czasu, mhm. czyli taki strażnik. Taki czasowstrzymywacz. czasowstrzymywacz. Ktoś, kto będzie zwracał uwagę na zegarek. No bo moderator często koncentruje się na przebiegu agendy mhm. i gdzieś umyka ten moment spojrzenia na mhm. zegarek, czy ten czas mija, w jakim tempie... I przebiega spotkanie. Więc fajnie, jeśli ma kogoś do pomocy, kto pilnuje tego czasu i ta osoba sygnalizuje Aha. na różne sposoby, że czas upływa, na przykład na wystąpienie. Więc to jest taka dodatkowa rola takiego czasu wstrzymywacza. Drugą rolą, którą bym też mocno rekomendował, przynajmniej na początku, to jest osoba takiego strażnika kontraktu. Czyli jeśli w kontrakcie umawiamy, sobie, umawiamy się, że nie przerywamy sobie. Mhm. No i nagle ktoś zaczyna przerywać wypowiedź innej osoby. To no to, to, ktoś mu zwróci na to, to, to uwagę. To jest ta osoba odpowiedzialna, żeby. Chociaż zwrócić... fajnie, żeby to wszyscy pilnoczyli. Do, docelowo tak. Wiemy z doświadczenia, że na początku jest to bardzo trudne, że znowu ten kontrakt gdzieś umyka czasami, a szczególnie mhm. jeśli on nie jest spisany i ja w ogóle zachęcam do tego, żeby robić artefakt kontrakt. Czyli spisywać go na jakiejś dużej kartce i wieszać w jakimś widocznym miejscu. Wtedy łatwiej o nim pamiętać. Mhm. Więc taki strażnik kontraktu. Przynajmniej na początku pracy takiego zespołu, to ważna osoba. No mhm. i jest jeszcze ostatnia rola, taka, którą ja bym jakoś wydzielił do innej osoby niż moderator. Mhm. Mam na myśli skrybę, czyli kogoś, kto notuje i zbiera różne dodatki. Mhm. Być może kojarzysz takie spotkania, na których pojawia się bardzo wiele wątków pobocznych. Mhm. No i one robią różne, różne rzeczy, Aha. bo z jednej strony pojawia ich się bardzo dużo i nic się z nimi nie dzieje, a z drugiej strony hmm. mega rozbijają e, rozmowę o tym, co jest do załatwienia. To znaczy, że jest jakiś temat główny, ktoś wrzuca ale kurczę, to coś tam tak. i nagle wszyscy zaczynają się koncentrować na tym pobocznym wątku, minuty mijają, mija spotkanie Oczywiście. i ten temat, e, który był meritum w ogóle nie jest dotknięty, nie jest załatwiony i i to jest tak dynamiczne, ludzie tak wchodzą w to, wchodzą w rozwiązywanie problemów w Mamy podrzucanie. do tego naturalną tendencję, a szczególnie tak. myślę, menadżerowie, liderowie. Liderowie, liderzy. Liderzy tak. mają taką naturalną tendencję do tego, żeby. Widzę po problem, w problem, od to razu, od razu szukamy rozwiązania. I łatwo tak. się w tym zakopać. I najzwyczajniej w świecie przepalić czas spotkania, zajmując się problemem, który jest totalnie poboczny wobec głównego celu naszego spotkania. Tak, i tutaj rzeczywiście ta osoba, którą której wspominasz, takiego zapisującego, czy parkującego różne tematy, nie? takiego, mhm. który mówi, hej, to nie jest temat tego spotkania, zapiszmy to, zastanowimy się, kiedy tym, e, później kiedy się tym zająć, mhm. kto to weźmie, to taki też wstrzymywacz tych wątków pobocznych, tak jest bardzo istotne. Mi, mi się z tym bardzo wiąże od razu też ta, ta, ta zasada, że jeśli ktoś widzi, że odchodzimy, tak. to żeby, nie wiem, ty, ty chyba kiedyś podrzuciłeś takie, takie określenie zimna ręka, że tak. podnosi jedna osoba i mówi e, odpływamy, kończ, tak. nie? gdzieś tak. do brzegu. A, tak, tak, tak. To nie jest ten temat. Nie? I sam byłem świadkiem, jak najpierw jedna osoba tak niemrawo podnosiła, później już dwie podnosiły, a później nagle podnosiło kilka tak, osób, nie i, zatrzymując i, te poboczne wątki. I naprawdę, szapobaj, jeśli ktoś jest w stanie opowiadać dalej anegdotę, nie na temat. Jeśli widzi, że z dziesięcioosobowej grupy dziewięć osób podniosło rękę i już nie jest zainteresowanych tym, tą anegdotą. Także wiem, że są tacy zawodnicy, Chyba, że to jest grupa polityków, potrafią dowieść do końca anegdotę wiedząc, że już nie mają żadnego odbiorcy, ale też e, myślę, że zdecydowana większość tak, odpuszcza ale, w tym momencie i tak, wracamy tak, do Meritum. To, ale ta osoba zapisującego myślę, że to tak. jest mega ważne i trzeba to podkreślić, mhm. żeby był ktoś, kto wyłapuje ważne wątki. Bo to nie jest tak, że te mhm. poboczne wątki są nieistotne. One są istotne. Tak, tylko tak, tak, to ty... nie jest czas, żeby nimi się zajmować, nie tu, i nie żeby, je, żeby je zapisać. Być może przypisać od razu osobę, która będzie pilnowała tego tematu, być mhm. może umówić się, że na następnym spotkaniu będziemy o tym rozmawiać, i tak, dalej, mhm. i tak dalej. Ja jestem w ogóle fanem, bo ty powiedziałeś, że jesteś fanem zapisywania kontraktu. Ja jestem fanem tego, żeby ta lista nam towarzyszyła ze spotkania na spotkanie. Mhm. Jeśli to jest mhm. cykliczne spotkanie powtarzalne, takie jak nie wiem, jakaś grupa robocza, projektowa itd. Tak Albo nie wiem, grupa najważniejszych osób w firmie. To, 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 żeby li, lista była z nami. Tak. I ja też lubię wersję papierową, choć nie zawsze to jest możliwe ale wtedy przynajmniej wiadomo, że jakieś tematy się powtarzają i one albo są załatwiane, albo nie, bo wybieramy wtedy mm. to, co jest ważniejsze na kolejnym spotkaniu. Co ciekawe, czasami e, ten temat wisi na tej liście przez kilka miesięcy i po kilku miesiącach się okazuje, że on wcale aż tak ważny nie, nie był by. i można go zwyczajnie <laughs> wykreślić, bo sytuacja sama się rozwiązała. Mm -hmm. e, ale to, co do skryby, to jeszcze podrzucę jeden wątek, bo e, być może też kojarzysz takie niezręczne momenty, że spotkanie dobiega końca, zostały ostatnie nie wiem, 30 Sekund, dwie minuty spotkania, yy, i pada to takie znaczące pytanie: OK, to, to kto prześle notatkę po spotkaniu? I nagle mhm. jest konsternacja, kto miałby to zrobić, bo w trakcie spotkania nikt nie notował. Każdy notował rzeczy, które jego osobiście dotyczyły mhm. samemu dla siebie. A teraz jak to zebrać w całość? I tutaj się pojawia znowu ważna rola tego skryby, czyli kogoś, kto bierze na siebie też tą odpowiedzialność, żeby na końcu. Mhm. Nie tylko zaparkowane tematy, ale też rzeczy, które ustaliliśmy, w, co do meritum, po co się spotkaliśmy, czyli co ustaliliśmy, jakie decyzje podjęliśmy, e, być może kogo i o czym musimy poinformować, żeby to wszystko zebrać w całość i usta te ustalenia ze spotkania spisać i wysłać do pozostałych uczestników, żeby one nie, nie, nie zaginęły, nie umknęły, mhm. żeby były w jakiś sposób. Ty mówisz o, o, o wysyłaniu, ale to, to, to znowu bo kurczę, ja jeśli mogę, to unikam maila. Hmm. Wiem, że w wielu firmach to, to jednak jest podstawa, jeśli chodzi o komunikację, ale moim zdaniem, jeśli są tematy, które wiążą się z jednym na przykład projektem, albo które się wiążą hmm. nie wiem, z jednym klientem, hmm. to warto, żeby informacje znajdowały się w jednym miejscu. I tak. mail dla mnie wcale nie jest najlepszy, bo w mailach się dosyć trudno wyszukuje te informacje, a jeżeli taka notatka znajduje się właśnie w miejscu przypisanym do klienta projektu. Czy jakiegoś obszaru, którego tak. dotyczy, to wtedy wszyscy wiedzą, gdzie znaleźć i, i jakąś historię nawet sobie przejrzeć tego, co się, co się działo. I, jeśli nie macie takiego miejsca, to ja gorąco rekomenduję, żeby, żeby taką nie wiem, bazę wiedzy, nie wiem jak to nazwać, tak? ale bazę procesu sobie zorganizować w firmie. Ja się zgadzam. Przy czym to znowu trochę zależy od workflow firmy, mhm. tego, jak poukładane mhm. są. Te Procesy obiegu informacji w organizacji. Są firmy, które działają na mailu, grupują Jasne. te maile w jakieś katalogi i to też, to też działa. Jasne. E, to jest już jakby kwestia wtórna. Istotne jest to, żeby to nie zniknęło, nie? żeby to żeby nie zniknęło, żeby ktoś to spisał i żeby wszyscy mieli do tego dostęp i mogli wrócić na przykład, i przypomnieć sobie przed kolejnym spotkaniem, co ustalone było na poprzednim. Czyli przed płynnie, następnym spotkaniem. Płynnie przeszliśmy do tego, no bo ta notatka jest potrzebna mhm. po spotkaniu. Tak? Czyli ktoś ją tak. musi wysłać, dać znać wszystkim. Co jeszcze po spotkaniu w takim razie? O, wiesz co, no, ja bym wskazał, że ważnym elementem po, po spotkaniu, poza oczywiście tym y, rozesłaniem notatki, jest też to, żeby... Y, dwie rzeczy takie, myślę, przychodzą do głowy. Mm. Jedna to to, żeby y, zostawić w ogóle czas na koniec. Na jakieś... Jeszcze na spotkaniu. Jeszcze na spotkaniu, na to, żeby osoby, które mają coś ze sobą do ustalenia, mogły zawrzeć takie, być może będę tutaj monotonny i powtarzalny, ale takie mini, mini umowy, mini kontrakty ze sobą. Chodzi mi o to, że czasami efektem spotkania jest to, że na przykład ja i ty musimy nad czymś popracować, coś mhm. wygenerować, zestawienie jakiejś przedstawienia. I ten mini kontrakt, to, tak. że na przykład to, to ja ustawię nam w dwójkę jakieś spotkanie, tak. na którym sobie dogadamy temat. I tutaj jest jakby taka krótka lista, na, na co my się musimy mówić, czyli kto z kim, na kiedy? co konkretnie się mhm. umawia, do kiedy, mhm. co ma być tego efektem. Mhm. Okay. I te rzeczy, żebyśmy tak szybko sobie To się ustalili. może odbyć na, a może się tuż po spotkaniu, tak. nie, że, ale to my. Ja zostajemy. bym zachęcał, żeby to się odbywało na. na spotkaniu, bo to jest trochę tak, jak ty powiedziałeś, że na tej liście rzeczy, które są zaparkowane, bo to jest jedna z takich tematów, mhm. który parkujemy, no bo tu na spotkaniu niczego nie zdecydujemy, my musimy coś przygotować we dwóch mhm. wobec całego zespołu. I warto, żeby takie rzeczy, które dotyczą wciąż zespołu, ale są do przygotowania przez nas dwóch, żeby również były zaparkowane gdzieś i żeby ten skryba mógł to zapisać. No bo jakby też pewnym powtarzalnym mechanizmem, taką dysfunkcją takich zespołów, które się regularnie na spotkaniach. E, jakoś synchronizują, współpracują, wymieniają informacją, jest to, że jeśli tego nie zaparkujemy, nie spiszemy, nie jest to zawarte w notatce, to my możemy przez kolejne pół roku nie zająć się tym tematem i tak naprawdę nikt nie pamięta, żeby nas z tego rozliczyć. I to <grym> jest wygodne sy oczywiście. Cudowna sytuacja. Cudowna, prawda? Tylko, że to nie dostarcza wciąż wartości dla organizacji, nie popycha pracy Aha. naszego zespołu Aha. dalej. Jeśli taki nasz mini kontrakt, że my się tym zajmiemy, potrzebujemy na to dwóch tygodni i że za dwa tygodnie powinniśmy przedstawić jakieś wyniki mhm. naszej yy, indywidualnej pracy, mojej z Twoją. Trafi do dodatki ze spotkania, to, i trafi na tę na listę, na ten backlog, taki rzeczy do zrobienia. To załatwienia, ktoś zapyta. To za dwa tygodnie ktoś zapyta, słuchajcie panowie, mm. bo do dziś mieliście deadline, to, co jest zrobione w tym temacie. Nie? I tak. nie chodzi o to, żeby teraz y, to był bat na nas, nie? a jednocześnie y, trochę będzie. Bardziej chodzi o to, żeby te rzeczy nie umykały. Bo być może z jakiegoś powodu my się nie wyrobimy, nie? ale przynajmniej ta rzecz nie umyka ja, ja, to widzę, nie jest... ja, to, ja to widzę jeszcze jedną korzyść, bo bardzo często są takie tematy wiesz, rzucane: coś jest mm. do zrobienia. No i to jest takie w, w, w kosmos, nie? Coś tak, jest do zrobienia. Tak, tak. Trzeba by się tym... Za to takie hasło. Trzeba by się zająć. Tak, trzeba by przygotować. Tak. Trzeba nie? będzie się tym zająć. Trzeba będzie się tym zająć. I tak naprawdę nikt się tym nie zajmuje. Tak, no bo więc... jak ma się tym ktoś zająć, skoro potencjalnie jest kilka osób, które mogłoby się tym zająć, hmm. ale nikt nie został do tego przypisany. Tak. I na takim spotkaniu właśnie precyzyjne łapanie tych wątków, ale też od razu okej, okay, to ja to biorę, ja to zrobię, ty to zrobisz, hmm. nie? Albo albo poszukamy kogoś kto to kto to zrobi kto się tym zajmie to jest mega mega ważne Wiesz, okay. to jest jak w siatkówce, nie? Jak podbiegają trzy osoby do spadającej piłki i każdy myśli, że ten inny chce to odbić, więc stoją i patrzą, no jak ta tak. piłka między nimi upada. No dokładnie tak. I to jest trochę taki temat. Jeśli nie przydzielimy od razu i nie krzykniemy, Rafał, ty odbijaj, no to prawdopodobnie ta piłka spadnie między nami i nikt jej nie odbije. No. I fajnie, jeśli ktoś bierze sam na siebie takie zadanie, ale czasem jest też potrzebny ten rozgrywający, tak. który mówi, teraz ty. No każda z boiska pamięta, jak dwóch zawodników podbiegało do piłki i jeden z nich krzyczał, moja! I ją odbijał, kopał jakkolwiek w cokolwiek tak, się tak, grało, nie? Ale tak. to hasło moja, to było wyraźne zaznaczenie, że ja się tym zajmę. Dokładnie. E, tak, to ja uważam, że te mini kontrakty są ważnym, ważną częścią podsumowania spotkania i warto na nie przeznaczyć mhm. e, chociaż kilka minut, jeśli są takie rzeczy. A druga rzecz, to myślę, jest cholernie ważna, e, jeśli organizacja chce, e, żeby spotkania właśnie się rozwijały, żeby były coraz bardziej efektywne, żeby uzyskać ten efekt, że ludzie mają poczucie, że to był sensownie spędzony czas, no to trzeba pozwolić ludziom powiedzieć, czy to spotkanie, które się właśnie odbyło, to było sensowne, czy nie było? Na ile było? Co było czy, fajne? Co było czy nie na przykład fajne? zadać sobie pytanie, czy załatwiliśmy to, po co się spotkaliśmy? Na czy, przykład. czy mamy to, z czym przyszliśmy? Czy, czy, ja zro... to... czy zrobiliśmy to w najbardziej no, tak. efektywnej formie i w najbardziej efektywny sposób? Mhm. Bo może są mhm. lepsze sposoby, i mniej czasochłonne, mhm. i mniej energochłonne, które, w którymi moglibyśmy taki temat gryźć następnym razem. No i mhm. chodzi o to, żeby się uczyć jako grupa, na tych spotkaniach. Tego, jak ze spotkania na spotkanie, co robić, żeby te spotkania były bardziej efektywne. No, Ale temu potrzebne jest inne takie hasło, które wraca jak bumerang przy większości tego typu rozmów, czyli feedback. Najzwyczajniej w świecie feedback to, żeby pozostawić jakąś przestrzeń członkom czy uczestnikom spotkania na to, żeby mogli zfeedbackować. Powiedzieć, dobra, fajne było to spotkanie albo było niefajne. A tak było niefajne, to co było niefajne. A jak było fajne, no to co było fajne. No i to, to może być szczególnie ważne na samym początku, kiedy próbujemy albo udoskonalamy nasz, nasze spotkania, hmm. no to wtedy na ten, na ten feedback, na tą rozmowę o tym, jak nam było na tym spotkaniu, hmm. to warto jakiś tam czas za, zaplanować, przeznaczyć tak intencjonalnie. Hmm. Już nie na, 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 na ten temat, którym się zajmujemy, tylko jak my o nim rozmawialiśmy, co trzeba udoskonalić, co następnym razem, czego zabrakło. Mhm. Albo czego było za dużo. Czego było za dużo. Mhm. Albo czy wszyscy mieli nie wiem, możliwość wypowiedzenia się i tak dalej, i tak dalej. I to może odbywać się na samym spotkaniu w jakiejś takiej bardzo krótkiej formie, mhm. ale też może być dedykowane spotkanie. Czyli raz na jakiś czas, no bo jeśli chcemy coś zoptymalizować w firmie, a moim zdaniem tutaj jest ogromny obszar do optymalizacji, oh. do wykorzystania, do takiego potencjału właśnie cza cza czaso-osobowego, e, to warto na przykład raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu spotkać się mm. w jakimś gronie i powiedzieć OK, jak te spotkania u nas przebiegają, na co my wydajemy te pieniądze w postaci mm. e, minut pracowniczych naszego zespołu, moich, mm. osobistych i tak dalej, i tak dalej. I wtedy rozmawiamy o tym, jak pracujemy. Nieco się dzieje w sensie merytorycznym, w, hmm. jaki te, jakie tematy załatwiamy, tylko jak przebiega spotkanie, trochę z takiego metapoziomu. Tak. No i jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć i co zrobić następnym razem inaczej, żeby to spotkanie optymalizować, dokładnie, żeby było dokładnie. coraz lepsze. I tutaj znowu wró wrócę do wątku związanego z kontraktem, że takie dobre praktyki, które wypracowujemy jako zespół, warto znowu wpisywać w kontrakt jako zasadę naszego zespołu, aby na poziomie zespołowym tak, i organizacyjnym tak, i eskalować to wyżej do organizacji, mm, to znaczy mm. dzielić się z innymi zespołami tymi mm -hmm. dobrymi praktykami, które nam działają. Mm -hmm. No bo to też pozwala. E, tą wiedzę w organizacji rozprzestrzeniać. To nie, nie jest ona skumulowana tylko w naszym zespole, który się regularnie spotyka i my sobie fajnie dopracowaliśmy formułę naszych spotkań. Być może są tu rzeczy, które warto, żeby w całej organizacji hulały mhm. i żeby wszyscy o nich wiedzieli. I e, ja, ja trochę wrócę do początku naszej rozmowy, tak podsumowując, e, że e, tak jak powiedziałem, że to nie jest w, pro, proste, e, że są, nie wiem, proste typy wdrożej i nagle wszyscy będą mhm. szczęśliwi. Że to jest pewien mechanizm, który wymaga tego, żeby Właśnie zaangażować uczestników spotkania w to, żeby oni współtworzyli lepszą formułę spotkań. I jeśli oni będą współtworzyć tą lepszą formułę spotkań, taki, taką formułę, w której będą się oni dobrze czuć, no to będą wtedy mieli poczucie, że te spotkania były wartościowe, efektywne i będą na nie przychodzić z jakąś mm. ochotą i, i przygotowaniem i gotowością większą niż mniejszą. No, ale to i... musi. Nie będą odpowiadać na pytanie, co dzisiaj zrobiłeś? Byłem na ośmiu spotkaniach. Byłem na ośmiu spotkaniach. I co z tego wynika? No nic. <głos> <głos> tak. Spoko. Okej, okay, czyli bardzo ważne, podsumowując, bardzo ważne jest to przed. Z kim, na co, po co się spotykamy, kto ma co przygotować, przygotować jaka jest agenda, na jakie się zasady umawiamy, czy, czy możesz powiedzieć nie, uczestnictwo w takim spotkaniu i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, co się dzieje podczas spotkania, czyli czy są osoby, które będą pilnowały jego przebiegu, czy są osoby, które mm. będą notowały, czy są osoby, które zrobią jakieś podsumowanie, i to też można e, umówić się e, czy są zasady. króciutko. Czy są jakieś zasady, czy jest kontrakt okay. ustalony. No i to, co się dzieje później, czyli co robimy z tym, co podczas spotkania zostało wypracowane, co zostało zaparkowane, czy są przypisane osoby do tego, żeby się tym zająć. I czy pracujemy nad udoskonaleniem naszych spotkań? Czy w ogóle właśnie to jest element optymalizacji e, działania zespołu, firmy, e, jakiejś grupy ludzi? Tak. I tu paradoks polega na tym, że wprowadzanie takiej zmiany, czyli rozpoczęcie optymalizacji, zauważ, wymaga tak naprawdę przez pewien czas. Większych nakładów i czasu i zaangażowanie ludzi. Bo musimy poświęcić dodatkowy czas na spotkaniu na ustalenie kontraktu, musimy przeznaczyć dodatkowy mhm. czas na spotkaniu na podsumowywanie i musimy poświęcić dodatkowy czas na tą informację mhm. zwrotną i korygowanie mhm. naszych spotkań. I ten czas to jest pewna inwestycja. Mhm. Że jak my ją zainwestujemy w to, żeby te spotkania doskonalić, to za jakiś X spotkań, za X tygodni, jeśli nasze spotkania. To się bardzo szybko zwraca. To się zwróci. Zresztą. Ten. Widzieliśmy ostatnio, jak zespół, z którym zaczynaliśmy pracę, pierwsze wystąpienie trwało chyba 40-parę minut, tak. drugie już trwało, po naszym feedbacku już trwało tak. 30-parę minut, a później uczestnicy zaczęli pilnować sami, skracać, tak. zrobili 20-15 minut. I właściwie w ciągu dwóch dni byli w stanie się skalibrować do takiego poziomu, sobie dopracować zasady formułę. dokładnie. Tak jest. I byli w stanie, gdzie pierwszego dnia z 10 osób yy, tak naprawdę wystąpiło i byliśmy w stanie pogadać o wystąpieniach trzech. Trzech, Trzech mhm. osób pierwszego dnia, a drugiego dnia pozostałe siedem. I to były wartościowe wystąpienia i wartościowe tak omówienia. Czyli można to zrobić bardzo szybko. Też, tylko zastanawiając tak. się nad tym, co się dzieje. I tu obserwując. mówimy o jednej takiej mhm. formule, jednego spotkania, tylko, nie ale teraz, jeśli mówimy o, o takich spotkaniach regularnych, dopracowaniu, no to już trochę tego czasu zajmie więcej, ale to jest opłacalna inwestycja. No bo mówimy o skróceniu tak naprawdę. O 50% czasu. No bo Mówimy trzech osobach i pierwszego dnia i siedmiu osobach drugiego dnia, więc jest ponad 50% oszczędności. Tak jest. Totalnie warto, moim zdaniem. Super. Więc jeśli macie poczucie, że w waszej organizacji marnuje się czas na spotkaniach, nie lubicie na nie chodzić, to cóż, zachęcamy do tego, żeby wziąć ten temat na tapet, zająć się nim, zaproponować optymalizację i tyle bez osoby, która pierwsza. Podniesie rękę, żeby się tym zająć, nic się nie wydarzy. Dobrego.